Hejka bestii, jesteśmy dzisiaj w galerii, bo no nie jest premiera, ale dzień po premierze Barbie, więc idziemy. Zaraz wam pokażę nasze outfity. Oto właśnie mój Ken. Pokaż swoje gacie. No oj, zajebiście wyglądasz. Dzięki. Zapomniałam, że mam tą koszulkę, więc wiedziałam, że ta sędzia będzie idealna. Miałam się zasadnej różowej wtłatki, więc wybrałam tutaj najlepsza. Zmieniam lektera. Mam tylko takie pytanie, nie? Dlaczego tu jest... To nie jest Barbie, co chodzi? Dlaczego? Ja widziałam to na premierze. Widziałam to, że był tutaj Barbie, a nie Miltyki. Na pewno? Dlaczego w ogóle kubek nie jest z Barbie? Ja widziałam wszystko z Barbie. Hi Barbie! Jezu, kochani, jest godzina 12. Po wyjściu z kina mam ochotę iść do fryzjera i przefarbować się na blondynkę i być jak Barbie. Autentycznie, nie? Ja byłam dopiero fryzjera, zrobiłam sobie brąz, po co? Tak mi ciągnie teraz do tego, serio. Wyszłam z kina i mówię Sławek, farbuję się na blond. Ja będę Barbie, ty będziesz Kenem. Super. Więc, moi kochani, ja ogólnie miałam dzisiaj taką misję, że chciałam kupić sobie żel do przedłużania paznokci, bo chyba widzicie to i nie podoba mi się to, i więc stwierdziłam, że ja sobie zrobię sama paznokcie. I wiecie co? Kupiłam sobie totalnie wszystko w Rossmanie i kupiłam sobie i takie coś do skórek i nawet jakiś taki błyszczący, nie wiem co to jest. Glitter po prostu. Akrylowy żel. Ja się na tym totalnie nie znam, ale to nie jest to, o co mi chodziło. Ma to dziwną konsystencję, która mi się nie podoba i nie sprawdza fajnie. No patrzcie, to jest nie żel, tylko jakiś taki, nie wiem co to jest w ogóle, ja się nie znam totalnie, ale kiedyś miałam coś takiego jak taki typowy żel do przedłużania. No i chciałam sobie zrobić paznokcie, no i no nie umiałam zrobić paznokci i siedziałam 2 godziny czy tam 1,5 godziny i wiecie co zrobiłam? Opiłowałam tylko te. Tych jeszcze nie skończyłam, ale coś tu się udało zrobić. Opiłowałam sobie je, może teraz mi się coś uda zrobić, w sensie uzupełnić je i ładnie zrobić kolor, ale czy to mi się uda, nie mam pojęcia. Trzymajcie kciuki. Odezwę się do was jutro. Bye, Barbie. Od dzisiaj będziemy mieć ksywkę Barbie, jak coś, więc będę się do was odzywać hi Barbie, nie hi bestie, więc jeżeli zapamiętam, no to bye, Barbie. Należała do niego. Euforia. Hejka Barbie! Witajcie w niedzielę, moi kochani. Jeszcze pamiętam nasze słowo hi Barbie. Więc, nasze powitanko. Dzisiaj będę robić sobie maseczkę. Pierwszy raz ogólnie z kupicia pochadka. Kupiłam sobie ją ostatnio w Douglasie. Ona jest za 15,99 i pamiętam, że kiedyś kupowałam bardzo często właśnie z Douglasa maseczki. Nie mam pojęcia w ogóle, czy one są jeszcze dostępne w sprzedaży, bo już nie widziałam, tylko po prostu przy kasie zobaczyłam po prostu, że jest nowa kolekcja maseczek, nie wiem, nowa kolekcja jakaś do pielęgnacji z Kubusia Puchatka. Miałam właśnie chyba z kłapołuchem i to był chyba kokosowy zapach. Teraz jest z Kubusia Puchatkiem, to wiadomo, że to będzie miodowy zapach. Mega śmiesznie to wygląda, więc testujemy, zobaczymy co z tego będzie. Ja ogólnie robię paznokcie, bo wczoraj zaczęłam robić paznokcie i nie wyszły takie źle w ogóle. Ja myślałam, że będzie dramatycznie, ale powiem wam, że jest całkiem spoko. Jeżeli jeszcze trochę poćwiczę, to ja mogę sobie zrobić co miesiąc paznokcie. I powiem wam, że to jest naprawdę spoko, bo mam już prawie wszystkie rzeczy tam do tego, do robienia paznokci. W ogóle mam taki fajny boksik po jakichś kosmetykach 2 lata temu kupowałam, bo na Vlogmasie nawet coś tam widzieliście, tak mi się wydaje, z Fluffa i kupiłam sobie właśnie kilka rzeczy tutaj, mam nowych, pokazywałam to wam wczoraj. I jutro jest taka akcja, kochani, że wymyśliłam sobie że dzisiaj, że w sumie wczoraj w nocy wymyśliłam sobie, że chcę zrobić Frencha. Ale nie chcę teraz zrobić takiego, wiecie, takiego zwykłego białego Frencha, tylko chcę takiego niebieskiego. Ale takiego ogólnie niebieskiego nie mam. I wymyślałam sobie, że to będzie taki, wiecie, baby blue, nie wiem, sugar blue?
jak to się nazywa, nie mam pojęcia jak się nazywa ten kolorek, ale pokażę Wam go jutro w Rossmanie, bo jutro idziemy z samego rana do Rossmana. Później idziemy do dentysty, ale to już jest nieważne. Idziemy do Rossmana i będziemy ogarniać paznokcie. Powiem Wam tak, nie jest aż tak źle, poćwiczę dobrze. I to właśnie jest dobre, bo nie będę musiała, wiecie, umawiać się na terminy i w ogóle. I tylko ja będę swoją stylistką, więc będę sobie wybierać terminy. Słuchajcie, to pachnie jak taka herbata. Jak herbata z miodem, taką, wiecie, taką wielką ilością tego miodu. O Jezus. No tak, Jezu, w ogóle nie czuję tego. Dlaczego ta maska jest tak wielka? Mamy już godzinę 20. Ja zrobiłam sobie właśnie taką kolacyjkę. I jak widzicie, 3 ciasteczka z Nutellą. Sławek ma, jak widać, pizzę. I czekamy, teraz właśnie aż skończy grać. I oglądamy Harry'ego Pottera. Jak ostatnio mamy taki zwyczaj właśnie, żeby, no nie wiem, taki właśnie luźny dzień obejrzeć sobie Harry'ego Pottera. Ja ogólnie miałam bardzo, no nie wiedziałam sobie co zrobić do jedzonka, więc stwierdziłam, że zrobię sobie kanapeczki z twarożkiem, który składa się z twarogu chudego, majonezu i z, jak to się nazywa, szczypiorku. I właśnie przydałaby się to jakaś fajna szyneczka, ale niestety nie mam, bo jest niedziela. No, także ja czekam jeszcze Sławka, chyba zaraz to zjem i obejrzę właśnie Harry'ego Pottera. I tak właśnie się chyba skończy nasza niedzielka. Lumos Maxima. Teraz do dentysty i nie wiem, czy wy to też tak macie, ale ja nie tak do dentysty, bo się trochę nie boję. Więc na ostatnie zadania idę później do Rossmana. Czy może być coś lepszego niż Rossman i paczki po dentyście? Nie sądzę. Mam 3 paczki, jedną już otworzyłam, bo nie mogłam się doczekać. Z Hair Store i kupiłam sobie Kerastas, bo nigdy sobie nie miałam i bardzo chciałam właśnie go przetestować. I Olaplex 9 i to jest właśnie chyba jakiś serum do końcówek oraz właśnie termoochrona. Więc następna rzecz to jest tylko Stradivarius. Znalazłam bardzo fajną, przepiękną z kołnierzykiem sukieneczkę i bardzo mi się spodoba, ale była za 49 zł. Później ją znalazłam kilka dni temu za 29 i stwierdziłam, dobra, za 29 mogę kupić i wygląda ona tak, jest, nie wiem, nie mam pojęcia dokąd ona może być, chyba przed kolano, tak delikatnie, no przed kolano, z kołnierzykiem, długi rękaw, ale nie przejmujmy się tym, bo zawsze może być jakiś fajny wieczór, gdzie będziemy gdzieś iść, akurat będzie troszkę delikatnie zimno, więc sorki w ogóle, ale ktoś kosi chyba trawę, więc mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Za 29 zł SK. Nie wiem, czy ona jeszcze jest w ogóle na stronie, ale jak coś, to Wam tutaj numer referencyjny zostawiam. Jest Wam za mało Barbie w tym filmie? Nie przejmujcie się. To jest właśnie piżamka. Mega ładna i mega cute. Mega fajna, przepiękna, serio. Przepiękna. Nie wiem, da się to zeskanować? Nie wiem. Z Wami już żegnam, więc bye Barbie!